Jesteśmy w Warszawie przy ulicy Powstańców Śląskich, 124, jak dobrze zapamiętałem. Nowy sklep wędkarski Karpiszon. Nazwa sama sugeruje, że to specjalistyczny sklep dla wędkarzy, którzy łowią karpie. Czego karpiarze z Warszawy, z Mazowsza, z okolic mogą się tutaj spodziewać? No na pewno mogą się spodziewać chyba najszerszego wyboru firm asortymentu na Mazowszu. Niestety Mazowsze, obszar duży, wody dosyć specyficzne, więc też i oferta powinna być skalkulowana pod te wody, które są tutaj. No, mało mamy dużych zbiorników poza Zegrzem właściwie. Łowi się tutaj głównie na łowiskach komercyjnych. Tak wyglądają tutejsze warunki, więc na pewno oferta idzie mocno w tą stronę, a z racji tego, że prowadzą to ludzie, którzy łowią i bardzo mocno, więc na dobrą sprawę wybieramy, raczej staramy się jak najwięcej jest sprawdzonych patentów, żeby mogli ludzie u nas znaleźć to, na co faktycznie łowimy, co możemy powiedzieć, że będzie działało, na to się łowi. No i oczywiście jakieś inne nowości też, no. Pierwsza rzecz, na którą zwróciłem uwagę wchodząc tu, to ta ściana wielka i wędziska wystawione w taki sposób, że każdy może je zobaczyć. To zawsze jest problem w sklepie, właśnie z wędziskami. No tutaj każdy może namacalnie sprawdzić każdą wędkę. No niestety, ale w tej chwili dużo wędek, co widać doskonale, kupuje się w internecie na zasadzie postu pod tytułem poproszę o najlepszą wędkę do 200 zł, tak? No to, że jakaś wędka podoba na przykład się mojej osobie i ja mogę lubić łowić bardzo ciężko, powiedzmy. Czyli ja powiem blank 3, nie wiem, 13 stóp, 3,5 funta i to będzie fajne, natomiast osoba druga powie, że ona by chciała taką 2,25, bo ona lubi ciężarki koło 50 gram, łowić sobie finezyjnie i się bawić na tych drobnych zbiornikach, tak? Więc no, jak można komuś doradzić najlepszą wędkę do 200 zł przy takiej rozbieżności? Dlatego wędka musi być, wędkę trzeba wziąć do ręki, dotknąć trzeba dotknąć, tak. Każda inaczej pracuje, a niestety no, sugerowanie się na opinii, no to raczej zazwyczaj słaby się nie, pomysł, zazwyczaj no. Się nie sprawdza. Dobrze, jakie firmy oferujecie? Znaczy domyślam się, że ponieważ sklep dopiero ruszył, jest na rozruchu, że tak to nazwę, w niedalekiej przyszłości większość firm karpiowych będzie u Was dostępna. Zdecydowanie tak. Może sklep z racji tego, że ma i ograniczone miejsce i dopiero zaczynamy, więc w tej chwili mamy taką podstawę, staraliśmy się dobrać tą niską i średnią półkę cenową, tak aby każdy mógł już mniej więcej znaleźć coś dla siebie, choć nie powiem, poszliśmy po najbardziej uniwersalnej linii, czyli przeciętnie 3 funty, 12 stóp, najpopularniejsza wędka, także tutaj już się pokusiliśmy o jakieś wędki teleskopowe, jednak przyzwoitej jakości, które się udało gdzieś nam znaleźć, są to dosyć rzadkie kije w sklepach. No ale też fajnie takich wędek są. Dobrze, a teraz inny sprzęt, nie tylko wędki, jakich firm? No to tak, na pewno będzie Daiwa, Cormoran, Okuma, Dragon, tutaj jeżeli chodzi o kołowrotki na przykład. Jeżeli chodzi o akcesoria, no to tak jak to będzie, to Korda, Tandem, troszeczkę z jakichś tam innych firm, także mamy ofertę Carprasa, w tej chwili jeszcze czekamy, tutaj już może nie tyle stricte karpiowa, choć moim zdaniem mam nadzieję, że ta metoda się stanie niedługo bardzo popularna, czyli metod Feder, tutaj będzie linia Guru przede wszystkim. Są to nowe rzeczy, jednak tak jak wspomniałem, tutaj mamy niewielkie zbiorniki komercyjne, a prawda jest taka, że metod Feder po prostu na tych wodach zamiata i tutaj no, mam nadzieję, że będzie to metoda naprawdę dominująca i zamierzamy bardzo mocno w to wejść, tak aby można było u nas znaleźć praktycznie pełen przekrój asortymentu do tej metody. W takim razie zapraszamy do Warszawy, do Karpiszona, natomiast my idziemy piętro wyżej, bo tam jest wystawa, kilka firm wystawiło swój sprzęt. Zobaczymy, co tam ciekawego można obejrzeć. Yes.
podczas otwarcia nowego sklepu na warszawskim Bemowie, sklepu Carpichon w dniu dzisiejszym, firma Starbites zrobiła inaugurację dwóch nowych smaków kulek. Pierwszy to jest kulka na 2013 rok, nowa kulka z serii Concept, to jest kulka RS1. Kulka o smaku raka z dodatkiem Robin Reda. Myślę, że kulka znakomicie się sprawdzi na polskich wodach. To jest taki smak, który u nas jest dosyć popularny i skuteczny. Drugą kulką, którą dzisiaj prezentujemy po raz pierwszy, jest kulka z serii Probiotic. Dotychczas w Probiotiku mieliśmy dwie kulki, Probiotic Shelf i Probiotic Red, a w tej chwili doszedł Probiotic Plum, czyli śliwka. Na tą kulkę na testach we Francji na dużym jeziorze złowiony został karp 34200 przez jednego z testerów Starbitesa, także już na wstępie kulka okazała się bardzo dobrą i łowną. No, myślę, że nasze wody też się odpowiednio zweryfikują i to dodatnie.